Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Z grzechem nie można iść na kompromis, podkreślał w czasie dzisiejszej katechezy ojciec święty Franciszek. Nas Polaków papież wezwał do wdzięczności za dar wiary. W swojej katechezie ojciec święty nawiązał do ewangelicznej sceny, w której Jezus odpuszcza grzechy jawnogrzesznicy. Dzieje się to przy wielkim zdziwieniu faryzeusza, który twierdzi, że Jezus powinien trzymać się z dala od grzeszników, aby go nie splamili. Jezus jednak wolno od uprzedzeń przebacza, pozwala, by doszło do głosu miłosierdzia. Kładzie kres izolacji, na którą skazywał grzesznicę bezlitosny wyrok faryzeusza i jego przyjaciół. Papież nauczał, że Słowo Boże uczy nas dzisiaj odróżniania między grzechem a grzesznikiem. Z grzechem nie można iść na kompromis, a grzesznicy, czyli my wszyscy, jesteśmy jak chorzy i potrzebujemy, aby podszedł do nas boski lekarz, odwiedził nas i dotknął. Abyśmy mogli być uleczeni, musimy przyznać, że potrzebujemy lekarza i lekarstwa miłosierdzia, które jest zdolne przemieniać serca. Na zakończenie ojciec święty pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział: Un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Drodzy bracia i siostry, bądźmy wdzięczni za dar wiary. Dziękujmy Panu za Jego miłość. Pozwólmy, aby miłość Chrystusa rozlała się w nas. Z tej miłości uczeń czerpie i na niej się opiera. Tą miłością każdy może się karmić i posilać. W ten sposób we wdzięcznej miłości, którą z kolei przelewamy na naszych braci, w naszych domach, w rodzinie, w społeczeństwie, przekazywane jest wszystkim miłosierdzie Pana. Niech Bóg wam błogosławi. Dio vi benedica. Nadal nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się zakończenia sporu wokół Trybunału. Przerodził się on w konflikt czysto polityczny i niemal każdy dzień dodatkowo go zaognia. Dziś coroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału podsumowujące istotne problemy wynikające z działalności i orzecznictwa. W tym roku przypada ono na kryzys konstytucyjny, który, jak czytamy w informatorze wydanym przez Trybunał, trwa od października minionego roku. W moim zeszłorocznym wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym powiedziałem, że wybór nowych sędziów konstytucyjnych pod koniec 2015 roku będzie ważnym sprawdzianem polskiej kultury politycznej i polskiej kultury prawnej. Jak ten sprawdzian wypadł, wiemy wszyscy aż zanadto dobrze. Choć obecność przedstawicieli najwyższych władz była tradycją, w tym roku nie było ani prezydenta, ani premiera, ani prokuratora generalnego. Andrzej Duda do zebranych skierował list, który odczytała minister Anna Surówka-Pasek. Orzecznictwo konstytucyjne nie może bowiem zastępować ustawodawcy, pozbawiając go tym samym jego wyłącznej i niezbywalnej funkcji. W swojej przemowie prezes Trybunału Andrzej Rzepliński podkreślił jednak, że instytucja, którą kieruje, zachowuje powściągliwość orzeczniczą i nie wdaje się w inną ocenę niż prawna. Dodał: W Trybunale Konstytucyjnym zasiadają politycy, a nie sędziowie. A sam Trybunał Konstytucyjny jest sądem, a nie trzecią izbą parlamentu. Ciężko jednak stwierdzić, czy pierwsza część wypowiedzi to pomyłka. Co do tego, że Trybunał nie jest trzecią izbą, nie ma wątpliwości Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się również z deklaracji, że jest prymat prawa, a jeżeli jest prymat prawa, no to dzisiaj tak naprawdę powinni zrozumieć to ci wszyscy krytycy Prawa i Sprawiedliwości, że zgodnie właśnie z prawem nie można publikować czegoś, co nie jest tak naprawdę wyrokiem. Kwestia publikacji była jednak również poruszona na Zgromadzeniu Ogólnym. Temat podniosła pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Jej wystąpienie odczytał prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Tadeusz Ereciński. Publikacja, czyli publiczne ogłoszenie wyroku w przedmiocie konstytucyjności, jest dokonywana przez skład orzekający i nadaje orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego atrybut powszechnego obowiązywania. W myśl tej opinii publikacja w Dzienniku Ustaw nie jest konieczna, żeby wyrok obowiązywał. Opozycja zaś bardzo chętnie komentuje nieobecność przedstawicieli najwyższych władz. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej mówi wręcz o bojkocie. Demonstracyjna nieobecność jest wyrazem złej woli, to widocznym wyrazem złej woli tych polityków, którzy jednocześnie tak dużo mówią o kompromisie i chęci dialogu. To eskalacja konfliktu i obniżenie rangi Trybunału jako instytucji, która stoi na straży konstytucji, dodaje Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Nie dosyć, że mamy dotychczas cały czas
w pewnym stopniu sabotowanie pracy Trybunału Konstytucyjnego, to doszło jeszcze do takiego pokazania, że Prawo i Sprawiedliwość nie szanuje Trybunału Konstytucyjnego. Każdy kolejny dzień pokazuje, że stronom sporu nie zależy na szybkim rozwiązaniu konfliktu wokół Trybunału. Profesor Jakub Stelina mówi, że już od dawna jest to spór polityczny. Na gruncie przepisów prawa ten spór w tej chwili jest nierozwiązywalny. On zaszedł tak daleko, że nie ma żadnych środków prawnych, aby ten spór rozwiązać. Spór polityczny, w którym bierze udział sam prezes Trybunału, na co zwraca uwagę socjolog dr Mirosław Boruta, analizując słowa, którymi Andrzej Rzepliński zakończył swoją wypowiedź. Fiat justitia et perat mundus, powiedział, czyli jeżeli nie ma sprawiedliwości, to niech kończy się świat. Proszę Państwa, to bardzo groźne słowa. Ja bardzo przed nimi przestrzegam. Jeśli nie będzie świata, to nie będzie też miejsca dla sprawiedliwości. Tu się musimy naprawdę nad tą pozycją i rolą profesora Rzeplińskiego mocno zastanowić. Wielu komentatorów twierdzi, że dokąd Andrzej Rzepliński będzie pełnił funkcję prezesa Trybunału, spór będzie się toczył i zaogniał. Jego kadencja kończy się w grudniu. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przebywał z jednodniową wizytą w Turcji. Na miejscu spotkał się z najważniejszymi osobami w państwie. Wśród poruszonych tematów znalazły się kwestie bezpieczeństwa i migracji. Wydarzenia obserwował Piotr Brzezina. Współpraca polsko-turecka i relacje Ankary z Unią Europejską, między innymi te tematy szef polskiej dyplomacji poruszał w rozmowie z politykami kraju Półksiężyca. Podczas dyskusji omawiano także kwestie dotyczące bezpieczeństwa, w tym szczytu NATO w Warszawie, a także kryzysu imigracyjnego. Pierwszym punktem jednodniowej wizyty ministra Witolda Waszczykowskiego w Ankarze było spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Późniejsze w polskiej dyplomacji udał się do siedziby tureckiego MSZ-u na rozmowę z ministrem Mevlutem Cavusoglu. W trakcie przeszłogodzinnego spotkania ministrowie poruszyli tematy dotyczące m.in. kwestii bezpieczeństwa, imigrantów oraz współpracy gospodarczej. Po rozmowach szef tureckiego MSZ zwracał uwagę na dobre relacje, które łączą oba kraje. Polonia. Polska jest naszym partnerem politycznym, z którym nie mamy żadnych problemów. Możemy spojrzeć na historię. Zawsze byliśmy sojusznikami. W 2014 roku obchodziliśmy 600-lecie nawiązania relacji dyplomatycznych z Polską. Mevlut Cavusoglu zwrócił też uwagę na potrzebę zacieśniania współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami. Poruszyliśmy kwestię wolumenu handlowego, który teraz wynosi prawie 5,5 miliarda dolarów. Oczywiście zależy obu krajom na podwyższeniu tej kwoty, ale jesteśmy świadomi tego, że w gospodarkach obu krajów leży duży potencjał, z którego musimy skorzystać. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski wskazywał, że sytuacja wokół obu krajów wymagała, aby więcej miejsca w dyskusji poświęcić kwestiom bezpieczeństwa. Bo choć leżymy na dwóch odległych flankach NATO, Polska na północno-wschodniej, Turcja na południowo-wschodniej, to na obu tych flankach mamy bardzo podobne problemy, między innymi sprowokowane przez agresywne zachowanie Rosji. Rozmawialiśmy, jak tym problemom zaradzić. I mamy nadzieję, wspólną nadzieję, że pewne decyzje istotne już, które odpowiedzą na te zagrożenia i wyzwania, jakie są w naszych regionach, zostaną podjęte, pewne odpowiedzi i decyzje zostaną podjęte za 3 miesiące na szczycie NATO w Polsce. Minister spraw zagranicznych Polski wskazywał też, że nasz kraj jest zainteresowany rozwiązaniem kryzysu imigracyjnego. Jesteśmy też zainteresowani, aby rozwiązać problemy, a przyczyny, które powodują tą falę uchodźców i emigrantów, czyli przyłączyć się i popierać wszystkie wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania sytuacji w Syrii, na rzecz zlikwidowania państwa Daesh, na rzecz unormowania wreszcie sytuacji w Libii, która też jest również słabym ogniwem i przez którą przechodzi wielka fala uchodźców i emigrantów. Szef polskiego MSZ zaznaczył też, że Polska popiera współpracę Unii Europejskiej z Turcją i chciałaby widzieć w niedalekiej przyszłości Ankarę w strukturach wspólnoty. W trakcie wizyty w Turcji minister Witold Waszczykowski spotkał się też i rozmawiał z przewodniczącym tureckiego parlamentu oraz premierem. Z Ankary dla Informacji Dnia Piotr Brzezina.
Premier Beata Szydło i minister środowiska profesor Jan Szyszko w drodze do Stanów Zjednoczonych. W piątek polska delegacja będzie uczestniczyć w podpisaniu w siedzibie ONZ porozumienia paryskiego dotyczącego klimatu. W porozumieniu znalazł się jeden z najważniejszych dla naszej gospodarki postulatów – włączenie do bilansu emisji dwutlenku węgla lasów. W grudniu ubiegłego roku w Paryżu na szczycie klimatycznym 195 krajów zawarło porozumienie dotyczące m.in. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W piątek w siedzibie ONZ w obecności sekretarza generalnego Ban Ki-moona odbędzie się uroczyste podpisanie tego porozumienia. Polskę będzie reprezentowała premier Beata Szydło i minister środowiska Jan Szyszko, który uczestniczył w paryskich negocjacjach. To z inspiracji polskiego ministra w treści porozumienia uwzględniono pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy. To pozwoli ograniczyć koszty związane z walką z ociepleniem klimatu. Porozumienie nie zakazuje stosowania w gospodarce paliw kopalnianych, takich jak m.in. węgiel. Poza wizytą w siedzibie ONZ premier Beata Szydło podczas swego trzydniowego pobytu w USA będzie gościć na nowojorskiej giełdzie. Spotka się także z amerykańskimi biznesmenami oraz Polonią. Premier będzie także w amerykańskiej Częstochowie. Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiada w Polsce energetyczną ofensywę. W ciągu najbliższych 3 lat ma rozpocząć się budowa co najmniej 3 lub 4 bloków energetycznych. Jedną z kluczowych decyzji ministra energii jest kontynuacja budowy elektrowni w Ostrołęce. Za około 10 lat stara elektrownia przestanie funkcjonować. Z punktu widzenia właścicielskiego i bezpieczeństwa energetycznego Polski przygotowana i zatrzymana budowa elektrowni w Ostrołęce będzie kontynuowana. Mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Inwestycja w Ostrołęce ma być realizowana przy wykorzystaniu środków zarówno spółki Energa, jak i przy użyciu innych środków. Teraz przed zarządem Energa S.A. stają takie zadania jak wypracowanie ścieżek korporacyjnych dojścia do podjęcia decyzji związanych z tymi koncepcjami i wyzwaniami, jakie stają przed ministerstwem i przed grupą Energa S.A. Dodaje prezes zarządu Energa S.A. Dariusz Kaśków. Grupa Energa skupia wokół siebie niespełna 3 miliony klientów w Polsce, co czyni ją jedną z 4 największych grup energetycznych. Linie energetyczne spółki pokrywają blisko 1/4 kraju. W Polsce po raz trzeci ocalono życie dziecka w łonie matki, która zmarła kilka tygodni przed porodem. Takie przypadki wcześniej miały miejsce w Słupsku i w Warszawie. Wrocławski jednak był najtrudniejszy. Lekarzom ze szpitala uniwersyteckiego udało się uratować dziecko z bardzo wczesnego etapu rozwoju. Chora na nowotwór 41-letnia kobieta, będąca w 17 tygodniu ciąży, trafiła do szpitala z uszkodzeniem mózgu. Pacjentka była nieprzytomna i nie mogła oddychać. Lekarze rozpoznali śmierć mózgu i zaprzestali działań ratujących życie, odłączając aparaturę medyczną. Zespół pod kierunkiem profesora Andrzeja Kublera podjął decyzję o ratowaniu życia dziecka. A co oznaczało ratowanie tego dziecka? To oznaczało, że my przy podejrzeniu śmierci mózgu byśmy podejrzewali, nie potwierdzali, ale podejrzewaliśmy, że są wszystkie objawy. Mózg nie działa, ale możemy podtrzymywać serce, możemy podtrzymywać inne organy tak, żeby dać szansę dziecku na rozwój taki, żeby mogło żyć poza organizmem matki. Pacjentkę umieszczono na oddziale anestezjologii pod stałym monitoringiem. Codziennie zespół specjalistów badał profil biologiczny dziecka, USG serca, mózgu i płuc oraz łożyska matki. Przez 55 dni udało się podtrzymywać ciążę w łonie matki. W pewnym momencie, pamiętam, decyzja dyżurowa, w nocy telefon, że jest jednak zaburzenie w tętnie, a było to już 27 tydzień. Dłużej nie można było czekać. Stwierdziliśmy, to już jest to, na co nas stać i co bezpiecznie osiągnęliśmy taki wiek ciąży, który daje szansę przeżycia. Wspomina profesor Mariusz Zimmer. 9 stycznia, czyli 14 tygodni przed terminem, wykonano cięcie cesarskie, ratując dziecko. Waga chłopca nie przekraczała kilograma. Na oddziale neonatologii zaczęła się dalsza walka o jego życie, podkreśla profesor Barbara Króla-Kolejnik. Ciężka droga, którą przeszedł tu z nami, jako skrajny wcześniak, niedojrzały wcześniak, obciążony niewydolnością wielonarządową własnej mamy.
i tak naprawdę w drugim miesiącu życia udało nam się uwolnić go od respiratora. O swojego syna walczył jego ojciec. Dopóki podtrzymywano funkcje życiowe matki, towarzyszył swojej żonie i dziecku cały czas. Później czuwał przy nim i czytał synkowi bajki. Zajmował się od pierwszych dni życia. Różnie tutaj rodzice reagują, takich wcześniaków. On był po prostu od pierwszych dni życia gotowy na tą pomoc nam wszystkim i gotowy na zajmowanie się dzieckiem. I tak było do samego końca. A był z nim nie tylko tata, ale cała jego rodzina, która go mocno wspierała w tych działaniach i była z nim myślami, sercem, duszą cały czas. Po 3 miesiącach chłopiec ważący 3 kg mógł opuścić szpital. Czeka go jeszcze długa droga rehabilitacji. Pod opieką kochającego ojca ma szansę na normalne i szczęśliwe życie. Sekretarz generalny NATO przyznaje, że pomiędzy sojuszem a Rosją nadal utrzymują się głębokie różnice. NATO na razie nie wznowi praktycznej współpracy z Rosją. W Brukseli odbyło się pierwsze od 2 lat spotkanie Rady NATO-Rosja. Podczas spotkania Rady NATO-Rosja na szczeblu ambasadorów politycy rozmawiali o konflikcie na Ukrainie, działaniach wojskowych i ich przejrzystości oraz o sytuacji w Afganistanie. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że członkowie NATO wyrazili zaniepokojenie niedawnymi incydentami nad Morzem Bałtyckim z udziałem rosyjskich samolotów wojskowych. NATO and Russia. Między NATO a Rosją są głębokie i trwałe różnice. Dzisiejsze spotkanie tego nie zmieniło. Członkowie NATO pozostają przekonani, że nie może być powrotu do praktycznej współpracy z Rosją, zanim Rosja nie zacznie szanować prawa międzynarodowego. Sekretarz generalny NATO przypomniał, że to rosyjskie działania na Ukrainie doprowadziły do obecnego stanu relacji między NATO a Rosją. Członkowie NATO potwierdzili swe poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Nie uznają nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Niepokojące są przypadki naruszenia rozejmu na wschodzie Ukrainy, których liczba wzrosła w ostatnich dniach. Jens Stoltenberg poinformował, że wszyscy uczestnicy spotkania Rady NATO-Rosja podkreślili konieczność pełnego i szybkiego wdrożenia porozumień z Mińska w sprawie zakończenia konfliktu na Ukrainie. Na Rosji spoczywa w tej sprawie szczególna odpowiedzialność, powiedział polityk. Jak ocenia politolog dr Michał Krupa, spotkanie Rady NATO-Rosja to znak, że Zachód chce mieć otwarte linie dialogu z Moskwą. Wydaje mi się, że może to być pierwszy krok do pewnego otwarcia, niezależnie od tak zwanej prowokacji, jakim był przelot 2 nieuzbrojonych rosyjskich samolotów nad amerykańskim statkiem USS Donald Cook. Z kolei rosyjski ambasador przy NATO Aleksander Gruszko oświadczył, że relacje z NATO nie poprawią się, dopóki sojusz nie ograniczy swojej aktywności wojskowej na granicach z Rosją. I to wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. W nocy w naszym kraju dominować będzie zachmurzenie umiarkowane lub małe. Tylko na południowym wschodzie początkowo duże i tu zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 1 do 3 stopni Celsjusza. W czwartek natomiast przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie na Mazurach możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 stopni w Rzeszowie do 14 stopni w Łodzi. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. I na koniec sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Zapraszam! W piątek przed południem na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu spodziewane na Podlasiu. Po południu w regionach północnych zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na przeważającym obszarze kraju do 15-16 na południu. W sobotę rano na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Z kolei na południowym zachodzie zachmurzenie duże i całkowite z okresowymi opadami deszczu. Po południu w całym kraju pochmurno. Opady deszczu na południu i w regionach środkowych. Temperatura maksymalna od 12 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 13-14 na pozostałym obszarze kraju. Słaby i umiarkowany zmienny wiatr.